Bloku o Dąbrowszczakach mamy nową prezentację. No, ale to tak. Dzień dobry. Temat obrony pomników żołnierzy radzieckich jest bardziej złożony. Temat jest bardziej złożony. Działania także były tutaj różnorakie. Na początek kilka wiadomości, żeby usystematyzować swoje wiedzę na temat pomników radzieckich. Czym one były? Każdy pomnik w zasadzie był inny, ale jeżeli chodzi o ogół, to można je upomnieć jako pomniki większości armii radzieckiej. I każdy był poświęcony poległym żołnierzom, którzy poległi w latach 1944-1945 podczas wyzwalania Polski. W zasadzie powinno się mówić o miejscach pamięci, bo nie były to w rozumieniu szczegółowym jako pomniki w różnych formach, jako obeliski, kolumny, kamienie, obiekty techniki wojskowej, ale też były zwykłe tablice pomieszkowe na budynkach, płyty. Część odnosiła się też do polsko-radzieckiego obywatelstwa broni i do polskich, do żołnierzy Polski. Najstarsze były w 1944 roku, wnoszone jest zaraz po wyzwolaniu na danym terenie. A na ziemię odzyskanych, co bardzo ważne, trzeba to zaznaczyć, że często były to pierwsze polskie pomniki, jakie w ogóle postawiono, na przykład w Szczecinie pomnik większości, to był pierwszy pomnik w mieście polskim, jaki postawiono. W okresie polskim domie pod wieloma pomnikami organizowano różne uroczystości. Dokładna liczba nie jest znana. W całej Polsce szacuje się, że około 600 istniało takich miejsc pamięci. Z czego wynika tak stosunkowo duża liczba tych pomników? Otóż jest ona bezpośrednią wypadkową dużej liczby poległych żołnierzy radzieckich, którzy poczęli na terenie Polski. Szacuje się, że 620 tysięcy żołnierzy radzieckich poległo na terenie Polski. To jest stanowi 55% strat Związku Radzieckiego poza granicami Związku Radzieckiego. A część pomników w ogóle jest związana bezpośrednio z okupowaniem żołnierzy radzieckich, gdyż stawiano je w miejscach pochówku. Następnie w latach 50. wprowadzono dużą akcję na całą Polskę uporządkowania miejsc pochówku żołnierzy radzieckich. Przenoszono szczątki na większe cmentarze, a postawiane pomniki w tych miejscach już zostawiano dalej. One sobie tam istniały i dalej pełniły formę upamiętnienia. Znane są dwa wykazy tych miejsc. Pierwszy widać na planszy, on jest z 97 roku. Został opracowany przez Radę Ochrony Pamięci Narodowej i Maleństwa ze współpracą z ambasadą Rosji. On wykazuje 561 miejsc pamięci. Natomiast drugi, z 2009 roku, też został opracowany przez Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa na wyłączne potrzeby. On zawiera 306 pozycji, ale oba te wykazy są niepełne i nie zawierają wszystkich pomników. Znane są przypadki, że danego pomnika nie było na tych wykazach. Ten drugi wykaz nie zawiera też pomników takich uogólnionych, do których wymowę rozszerzono. I na obu tych wykazach nie ma też pomników pozostałych na terenie jednostek wojskowych Armii Radzieckiej, które zostały postawione już po 1945 roku, tam gdzie Armia Radziecka stacjonowała do 1993 roku. No, od 90 roku liczba pomników stopniowo się zmniejszała. Prowadzono stałą dekomunizację. Ona miała różny charakter. I część pomników likwidowano, część przerabiano. Pomniki w ogóle miały słabszą ochronę prawną od cmentarzy. I tą ochronę prawną rozszerzono w 1992 roku, zawierając traktat z Rosją. To był taki traktat bardzo ogólnikowy, tam on zawiera takie różne przepisy bardziej życzeniowe. Niemniej jest tam jeden przepis właśnie odnoszący się wprost
i on brzmi następująco, zacytuję. Cmentarze, miejsca pochówku, pomniki i inne miejsca pamięci będą zachowane, utrzymywane i otoczone ochroną prawną. W 1994 roku zawarto z Rosją następną umowę, ona już była bardziej szczegółowa. Ona nazywała te wszystkie miejsca miejscami pochówku i pamięci. I właśnie zgodnie z jej postanowieniami syndykat z 1993 roku został sporządzony. Wykonywanie przepisów przez Polskę było przez stronę polską no było niewłaściwe, słabe. Wiele z tych pomników nie utrzymywano w należytym stanie, one się często sypały. Także policja nie ścigała sprawców aż do dewastacji tych pomników. Ale jeśli już kogoś złapano, to były tylko pojedyncze przypadki całej skali Polski, żeby sąd kogoś skazał za dokonanie aktu dewastacji takiego pomnika. Często tłumaczono się albo niską szkodliwością czynu. W Szczecinie sąd stwierdził, że napisanie czegoś na pomniku to nie jest jego zniszczenie, tylko rozszerzenie treści. Tylko rozszerzenie treści. Gdzie indziej stwierdzono, że sąd nie jest w stanie ustalić, kto jest właścicielem pomnika, albo że oblanie farbą to nie jest zniszczenie, bo farba była zmywalna, albo że w ogóle to nie jest pomnik nie jest pomnikiem w rozumieniu ustawy. To są wyroki były skandaliczne i w ogóle nie licujące z poprawnym wymiarem sprawiedliwości. No i takim szczytem rekomendacji było wprowadzenie ustawy dekriminalizacyjnej w 2016 roku, a wcześniej, od około 2015 roku, strona polska jakby przestała zmieniła interpretację umowy z 1994 roku z Rosją, twierdząc, że odnosi się ona wyłącznie do miejsc pochówku, a nie do pomników symbolicznych, jak to wtedy nazwano. W którym roku ta interpretacja? Mniej więcej po zmianie władzy, mniej więcej 2015-2016. Teraz? Tak. I temu też pomogła w ogóle likwidacja Rady Ochrony Pamięci i Walki Męczeństwa, bo ona wcześniej tę umowę stosowała. I stosowała tę umowę także do tych pomników właśnie niezwiązanych z pochówkiem. No i w 2017 roku dokonano rozszerzenia ustawy komunikacyjnej. Włączanie w to pomniki. No i w wyniku tej ustawy z wciąż istniejących ponad 300 pomników zniszczono około 200 z 230 wstępnych planowanych. Tu trzeba zaznaczyć, że takie wydarzenie jest bezprecedensowe w Europie. W Czechach czy na Słowacji w dalszym ciągu istnieją pomniki w dzielności Armii Radzieckiej. Tam nie jest żadnym zaskoczeniem, że w jakimś mieście w centrum, na głównym placu stoi pomnik z szczepem młotem i nikomu to nie przeszkadza, poza jakimiś tam bardzo nielicznymi głosami. W Austrii też istnieją pomniki wdzięczności dla Armii Radzieckiej. Nawet w Niemczech, gdzie przecież Niemcy były stroną wrogą w wojnie, wyjście 50 metrów od bramy na Lubuszynie nic nie okazały pomnik. Tam nikt nie usuwa symboliki, w dalszym ciągu można spotkać tam żołnierza Związku Radzieckiego i to sami Niemcy utrzymują z własnych pieniędzy. Sposób postępowania w Polsce z pomnikami był zależny od ich zarządów. Zarządcami najczęściej były samorządy jednostki terytorialnego i po wprowadzeniu ustawy dokumentacyjnej część samorządów po prostu te pomniki zlikwidowała jakby z automatu sama z siebie. Część próbowała tej rozbiorki uniknąć różnymi sposobami, ale przedstawię na przykładach właśnie jak to się udało, albo mniej lub bardziej udanie. No były też przykłady twardego oporu, czy to samorządów, czy bezpośrednio mieszkańców, ale one należały do rzadkości. To tylko tak z kilka przykładów można przytoczyć, gdzie rzeczywiście na przykład mieszkańcy powiedzieli, że fizycznie stanowi bronią, ale to były naprawdę bardzo rzadkie przypadki. Pozostało około 120 pomników, które udało się w różnej formie zachować. Z czego wynikało zachowanie danego?
stanie, wiadomo, że pomniki zarówno te w stanie takim super, no, trudno było zlikwidować, a paradoksalnie pomniki, które były ruiną, też, też było łatwiej zachować. Trudno tu znaleźć jakieś dokładne czynniki. I ja teraz przedstawię 10 przykładów. 10 przykładów zachowanych pomników radzieckich na terenie Polski. Żaden nie będzie przykładem takiej właśnie twardej obrony, ponieważ temat jest wielowątkowy i tak samo obrona tych pomników była wielowątkowa. Pierwszy przykład to jest pomnik wdzięczności dla Armii Radzieckiej w Legnicy. W 2018 roku pomnik rozebrano, ale podjęto próby, by jego zasadnicza część, czyli rzeźba i płaska rzeźby, były wystawione w przestrzeni publicznej. Na podstawie przepisu umożliwiającego działalność takie wystawienie w ramach działalności edukacyjnej, kuracjonerskiej, naukowej o podobnym charakterze. Uważam, że być może był szczytny, być może jego intencje były prawidłowe. No ale wykonanie już jest gorsze. Ustawiono w ramach wystawy, stałej wystawy zewnętrznej Muzeum Miedzi wraz z trzema innymi pomnikami. Wystawa ma się nazwać Cień Prawdy, Relity Legnickich Pomników PRL-u. I wymowa tej wystawy jest jednoznacznie prawicowa i stronnicza. Według tablic umieszczających przy tym pomniku kreowały one niewłaściwą tożsamość, wypierały inne wartości. Błędne wychowanie było poczucie wdzięczności dla Armii Radzieckiej, które wynikało w nich wyłącznie z braku suwerenności. Według tablic nie było oczywiście też żadnego wyzwolenia, tylko tak zwane wyzwolenie w cudzysłowie. Regulamin wystawy w ogóle zabrania składania kwiatów z niczy i wiązanych pod tymi pomnikami, ale też jednak złamał, jak się przyjrzycie tutaj na stopkach dziecka, jest czerwony goździk zamknięty przez jakiegoś mieszkańca. Jakby tego było mało, to wystawę umieszczono przy cmentarzu radzieckim. Tutaj te, po lewej stronie, tak może dobrze nie widać tego na zdjęciu, ale po lewej stronie te bloczki, to jest ogrodzenie cmentarza radzieckiego, za którym się znajdują już groby poległych żołnierzy radzieckich. No i to stanowi jednoznaczne jakby no, odebranie sił tym poległym żołnierzom. No bo na cmentarzu do tego dowiemy się, że z treści pomnika cmentarnego wynika, że Polakom się należy cześć za wyzwolenie, a tu kilkadziesiąt metrów obok stwierdzimy, że wcale nie trzeba, trzeba być wdzięcznym żołnierzom radzieckim za wyzwolenie i że wcale wyzwolenie nie było. Drugim omawianym pomnikiem jest pomnik żołnierzy Armii Czerwonej w Legnicy. I pomnik ten stanowi właśnie pozostałość po jednostce wojskowej Armii Radzieckiej w tym miejscu. Wcześniej stanowił podstawę pomnika Włodzimierza Ilicza Lenina, tylko właśnie widać na ekwiwalent zdjęciu. Podczas powrotu wojsk Armii Radzieckiej do siebie Radzieni wzięli Lenina z tego pomnika i dalsze jego losy znane, a dalszą część pozostawiono dalej. Właśnie tutaj tą dolną część pozostawiono z płaskorzeźbami i ona w dokumentach miejskich figuruje, ta pozostałość figuruje jako pomnik żołnierza Armii Czerwonej. I on został zachowany, mimo że tutaj można by i pan mógłby go usunąć, ale prawdopodobnie stwierdzi, że to jakaś ruinka pozostawimy. W ten sposób się zachował. Podobnie pomnik jest w Szczecinie. Jest to pomnik bohatera II wojny oczekiwania w 1945, także znajduje się w miejscu, gdzie kiedyś do 90. chyba drugiego roku funkcjonowała Armia Radziecka. I po wycofaniu się Armii Radzieckiej teren przypadł różnym uczelniom wyższym w Szczecinie, akurat ten z pomnikiem przebywał w Politechnice Szczecińskiej. Pomnika zniknęła tablica, prawdopodobnie została dobrana przez Armię Radziecką. I brak utrzymywania spowodował, że rozsypały się, znikały kolejne jego elementy. Przed pomnikiem umieszczono w ogóle słup ogłoszeniowy, który jest jakby go przysłania. A jeszcze dodatkowe zasłaniane też gałęziami. I temat był poruszany w
go zachować. I w przeciwieństwie do którego poprzedniego pomnika z Legnicy, ten pełni dalej formę upamiętniającą, bo w dzień zwycięstwa co najmniej 4 osoby złożyły i zapalili pomnicznicze. Także mimo, że jest w fatalnym stanie, to dalej pełni formę upamiętniającą. Dalej. Następny pomnik to jest pomnik zwycięstwa i braterstwa w Broni w Słubicach. On do 2003 roku istniał w niezmienionej formie, takie jak właśnie widać na zdjęciu. Nad Odrem, w Słubicy. Proszę? Nad Odrem. Tak, tak, w Słubicach nad Odrem. W 2003 roku dokonano jedynie zmiany tablicy, że już pomnik nie upamiętniał wspólnego ofiarowania życia i wiecznej więzi, tylko ogólnie poległy w czasie II wojny światowej. Dalej. W 2001 roku dokonano modyfikacji tego pomnika. Przeniesiono w inne miejsce, już przestał być formą dominującą na placu. W dalszym ciągu obchodzono jakby wspólnie tutaj 8 maja z razem z burmistrzem Frankfurta nad Odrą międzynarodowe obchody czy zakończenia wojny, czy WWU. Też 11 listopada obchodzono tym pomnikiem. I prawdopodobnie te działania ten pomnik uchroniły. I pan stwierdził, że już nie dominuje na placu, więc może stać. Gdzieś tam boku. Te różne uroczystości także przyczyniły się do tego, że ten pomnik został zachowany, mimo że przecież zasadniczo niczym się nie różni od wielu innych pomników. Okay. Kolejny pomnik to jest pomnik braterstwa w Broni w Zielonej Górze. Istotną jego zmianą było zmiana symboliki i zamiast sierpa i młota pojawiło się Godło Polski. Co też nie widać, o. W 2012 roku dołożono jeszcze herb, to jest dobrze, że w ogóle ten herb jest na wysokości butów, więc dołożono jeszcze trzeci herb, bo tutaj po lewej stronie słabiej widać, ale jest jeszcze orzeł piastowski, więc dołożono jeszcze trzeci herb na samej górze. I paradoksalnie te działania właśnie ochroniły ten pomnik. A w 2015 roku, żeby ostatecznie jakby go zabezpieczyć, to do ziemi z miejsc kutewnych Wojska Polskiego dołożono ziemię z miejsca Szyszkatyna. Prawicowcom nie podoba się ten pomnik, nie podoba się też uroczystości pod tym pomnikiem. W dalszym ciągu są dążenia do tego, żeby go albo jeszcze bardziej przerobić, albo go zlikwidować. Padają argumenty w stylu, że ziemia z Katynia leży pod butami morderców. Znacznie mniejszą ingerencję odniósł pomnik w Gorzowie Wielkopolskim. Jest to pomnik braterstwa w Broni. Z tablicy wynika wprost, że jest on poświęcony braterstwu w Broni zarodzonego w bojach z naszym żołnierzom polskim i angielskim. W 1998 roku dołożono, rozszerzono wymowę tam pomnika poprzez dołożenie do niego tablicy poświęconej upamiętniającej tych, którzy polegli, doznali cierpienia i upokorzenia zesłania, którzy walczyli o wolność ojczyzny w okazji 11 listopada. I początkowo IPN chciał dekomunizować ten pomnik, rozebrać, ale stwierdził, że on upamiętnia też niepodległość w Międzystanie. I w tym miejscu warto zwrócić na uwagę, że tego typu działania rozszerzające wymowy pomnika mogły być wprowadzone tylko przed ustawą dekomunizacyjną. Po wprowadzeniu ustawy dekomunizacyjnej IPN twierdził, że możliwe są tylko dwie możliwości. Albo zachowanie tego pomnika, jeśli nie propaguje ustalić ustawowych mowy według ich mniemania, albo jego rozbiórka. Nie jest możliwe usunięcie jakby symbolu, zmiana symbolu, dołożenie tablicy, rozszerzenie tablicy. Ale mimo to znalazł się samorząd dalej, który stwierdził, że zachowa jednak pomnik, mimo że ustawa nakazuje. Jest to pomnikami Czerwonej Burzycy na wsi. W 2001 roku została dokonana renowacja tego pomnika. W ogóle nigdy nie był niszczony, ani żadne akty dewastacji się nie odbywały. 1 listopada zawsze mieszkańcy tam wypalali kilka zniszczeń pod tym pomnikiem. I samorząd, chcąc zachować ten pomnik w jakimkolwiek kształcie, podjął uchwałę o jego likwidacji, ale likwidacja wykonała się tylko częściowo. I na co dalej? I tu właśnie widać zachowany pomnik. Aby to było możliwe, dołożono jeszcze tablicę z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
I mimo, że tablica wprost jakby się nie odnosi do żołnierzy radzieckich, jest mowa tylko ogólnie o tych, którzy walczyli i polegli za ojczyznę, to w powszechnej świadomości mieszkańców ten pomnik w dalszym ciągu jakby upamiętnia żołnierzy radzieckich i słusznie. Następny pomnik to jest pomnik marynarzy w Międzyzdrojach. On jest poświęcony, mimo że tylko na pierwszy rzut oka nie widać, to jest poświęcony marynarzom radzieckim i właśnie przedstawia jednego z nich, co widać właśnie na przybliżeniu, ewidentnie to jest marynarz radziecki. I tu w ogóle, mimo że jest to pomnik radziecki, to w ogóle temat jego usunięcia czy dekomunizowania w ogóle się nie poruszał, ani nie był poruszany przez IPN, ani przez lokalne środki przekazu. Czasami się pojawia, że on został już, symbolika radziecka została z niego usunięta, ale to nie jest prawda, bo on stoi pierwotnie tak jak stał i na archiwalnym zdjęciu dalej właśnie widać, że to jest cały czas ten pomnik i został zachowany. I następnym przykładem jest pomnik poległym walce o wyzwolenie Dąbia w Szczecinie. Stoi na głównym placu dzielnicy Dąbie. Tylko raz był wymieniany jako możliwy do rozbiórki w ramach organizacji, ale ostatecznie IPN stwierdził, że nie, że on zostanie, mimo że ewidentnie takich pomników było całe mnóstwo. Tak? I tutaj warto zadać sobie pytanie dalej. No jakie kryteria, tak, decydowało o tym, czy ten pomnik zostanie, czy nie. No i takich kryteriów trudno znaleźć. No bo skoro ten został, tak, gdzie jest napisane wprost na nim, że jest kolejne zadecydowanie Dąbia, przecież takich pomników było całe mnóstwo w Polsce i w zasadzie, jeśli ten został, to mnóstwo innych także powinno zostać. No i ostatnim pomnikiem, który przytoczę, to jest już bardziej tak w ramach ciekawostki, jest pomnik na cmentarzu garnizonowym w Wrześniu nad Bugiem. Jakie on ma związki w ogóle z Polską? Otóż okazuje się, że w 1945 roku był on na krótko umieszczony w Kostrzynie nad Odrą. Tam zaplanowano postawienie trzech pomników funkcjonujących ostatnią drogę do Berlina w Kostrzynie i dwa w Niemczech, w Żelowie i w Berlinie. Wszystkie rzeczywiście leżały przy jednej drodze. W Kostrzynie nieco zmieniono plany, mając na uwadze położenie na Okoczu, ograniczone miejsce i w Kostrzynie postawiono znacznie starszy, mniejszy obelisk. Tak on wyglądał. Oczywiście został rozbrany w 2008 roku pod pozorem tego stanu budowlanego bastionu, na którym stoi i w dodatku Rosja się na to też zgodziła. Pomniki w Niemczech, w Żelowie i w Berlinie oczywiście stoją do dzisiaj. No i co jeszcze? A ten w Brześciu to prawdopodobnie jest jedynym przykładem pomnika, który został wywieziony na wschód i dzięki temu zachował. Gdyby był w Polsce, to na pewno został zachowany. I co ciekawe, tutaj on jest na tym cmentarzu, do tego cmentarza przylega polski cmentarz garnizonowy. I wynika z tego, że polscy żołnierze z września 1939 roku spoczywają na Białorusi pod radzieckim pomnikiem, który mówi w Polsce. No i kończąc już, ustawa dekomunizacyjna spowodowała nie tylko rozwój wielu pomników, ale też wykształcenie wymogów niektórych ocalałych. Trudno ocenić działania niektórych samorządów, które skutecznie ocaliły ten pomnik, ale jednocześnie go uwolniły, pozbawiły dotychczasowej symboliki, albo całkowicie zamaskowały przedmiot pomnienia. No i na przedstawieniu przykładach wyraźnie widać, że ustawa dekomunizacyjna pomnienia, że w ogóle nie powinno być. No to już literalnie ona nie wskazywała, które pomniki dokładnie go zabrać, a na gruncie okazało się, że też była stosowana w zamiku. W kilku w ogóle przykładach widać, że powstrzymywano się od rozbiórki, mimo że przecież nie